Święto Trzech Braci zbliża się wielkimi krokami. Na co warto w tym roku szczególnie zwrócić uwagę i na co postawili organizatorzy? Coraz większymi krokami zbliża się Święto Trzech Braci. Jak już zdążyliśmy ujawnić jakiś czas temu, miejsce to samo, które w roku ubiegłym, no niestety w dalszym ciągu mamy remont rynku, który zakończy się pewno w połowie lipca, jeżeli pójdzie dobrze. Więc zapraszamy Państwa znów na halę widowiskowo-sportową i w jej okolice. I podobnie jak w roku ubiegłym, koncerty na scenie nad Olzą i tam wystąpią nasze główne gwiazdy. I jedna impreza dodatkowa w środku hali, to będzie po raz pierwszy wielka cieszyńska nocna dyskoteka z DJ-ami, z Gromim, Chwytakiem, Mateo Da Funk i kilkoma innymi jeszcze osobami i niespodziankami. To będzie w sobotni wieczór, a my zapraszamy już od piątku. Nie będzie korowodu też w tym roku, ale zapraszamy na Most Przyjaźni na godzinę 17, gdzie zostanie oficjalnie zainaugurowane tegoroczne Święta Trzech Braci. No i potem rozejdziemy się na rynek w Czyskim Cieszynie i okolice hali widowiskowo-sportowej. W piątek u nas będzie na Rokowo. 8 lat w Tybecie, Kobra Nocka i Sztywny Pal Azji, czyli trochę młodości, ale też takie spojrzenie w lata 80. i 90. zespoły, które świetnie pamiętamy. Sobota bardziej taneczna, z młodymi wykonawcami i ze wschodzącą gwiazdą, myślę, nie tylko polskiej muzyki, czyli Sarą James. Niedziela natomiast, niedziela Stella. Zespoły związane z Cieszynem, z regionem, i to w większości zespoły rockowe, popowe, także będzie to ciekawa niedziela, ale w innym nieco stylu niż do tej pory. Tylko jedna impreza jest biletowana, tak? Tak, tylko jedna impreza dodatkowa, która będzie w sobotnią noc, bo rozpocznie się o godzinie 21, zakończy pewno koło 3 w nocy i tutaj główną gwiazdą będzie Gromi, który wystąpi z zespołem. Zagra swoje największe hity i światowe przeboje, myślę, że ostatnich tygodni. A gospodarzem tego wieczoru będzie Chwytak, czyli człowiek w kartonie na głowie, który imprezę poprowadzi, no i też zagra swoje największe przeboje. Będą też DJ-e, więc będzie po raz pierwszy taneczna impreza z muzyką elektroniczną, współczesną. Do tej pory takiej imprezy podczas Święta Trzech Braci nie było. Bilety można już kupować przez stronę internetową Domu Narodowego lub w naszej kasie. Bilety po 30 zł. Można to robić w tej chwili, bo będzie taniej. W dniu imprezy to cena 50 zł będzie, więc no, kto szybciej się zaopatrzy, bilet będzie po prostu, zostanie mu parę groszy na coś innego w kieszeni. A wszystkie pozostałe koncerty są darmowe? Wszystkie pozostałe koncerty są darmowe, wstęp na miejsce imprezy jest wolny, będzie coś do picia, będzie do jedzenia, będą też niespodzianki od naszych sponsorów, jak w roku ubiegłym, więc na pewno 3 dni świetnej zabawy się zapowiadają. No, pojawiają się pewne nowości, odświeżyliście też, chociażby logo Święta Trzech Braci, które tutaj za nami. Tak, odświeżyliśmy logo. Bardzo prosto można je rozszyfrować. Korona, miasto książęce, ale też 3 postacie, 3 naszych braci, którzy po rozłące długiej spotykają się i cieszą się ze wspólnego spotkania i tę radość przenosimy również na mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w te 3 czerwcowe dni. Wy też chcecie zmieniać to Święto Trzech Braci, troszeczkę wprowadzić takich nowości, odświeżyć. Tak, rozmawiamy o tym już z naszymi partnerami z Czeskiego Cieszyna tak naprawdę od 2019 roku. Pandemia troszkę te zmiany zatrzymała. Natomiast od przyszłej edycji no myślimy o tym, żeby impreza była bardziej transgraniczna, więc będziemy najprawdopodobniej zapraszali Państwa na wspólne polsko-czeskie koncerty na obu rynkach. Szczegółów na razie nie mogę podać, bo to gdzieś tam jest jeszcze dopracowywane i też władze miast debatują na ten temat. Natomiast na pewno impreza będzie miała nieco inny charakter, ale będzie w dalszym ciągu 3-dniowa. Czy ta impreza wróci tutaj na rynek? No bo takie pytania się pojawiają. Oczywiście, że wróci na rynek, ale też nie wycofujemy się z wykorzystywania hali widowiskowo-sportowej na jakieś wydarzenia towarzyszące. Będą jakieś takie atrakcje stricte dla dzieci w tym roku? Będą atrakcje po obu stronach Olzy. U nas będzie strefa dziecka podobna jak w roku ubiegłym, natomiast wesołe miasteczko z takimi mechanicznymi atrakcjami na rynku w Czeskim Cieszynie. Tak się umówiliśmy, żeby sobie nie wchodzić w paradę i żeby ta nasza oferta się uzupełniała. No to już może nie przedłużając, bo te wszystkie informacje też znajdziemy na stronie?
Tak, zapraszamy na stronę s3b.city. Tam jest wersja zarówno polska, jak i czeska. Tam są dokładne opisy wszystkich wydarzeń. Są notki o wykonawcach, więc można przeczytać dokładnie, na jaki koncert się udaje. Szczegóły też na Facebooku Domu Narodowego, Facebooku Święta Trzech Braci i stronie domnarodowy.pl. Oczywiście pogodę macie zamówioną. To modlimy się o to intensywnie.